brakowało. Tak jak rozmawialiśmy podczas konferencji prasowej, młodzież trenuje, młodzież się rozwija, ale młodzież też chce ze sobą z jednej strony konkurować, chce się sprawdzić w towarzystwie międzynarodowym i nie tylko. Chce także ze sobą porozmawiać. Chce powiedzieć o swoich sukcesach w życiu osobistym, w życiu prywatnym, w życiu zawodowym. 4 lata to długi okres. Część tej młodzieży, która była na 1 roku, teraz jest na 4 bądź na 5 roku, więc wiele rzeczy się w ich życiu zmieniło. Zmieniają się także formy treningu, sposoby wspierania. Oni chcą o tym rozmawiać, chcą się spotykać, chcą się cieszyć życiem. A zatem rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor powiedział, że długo czekaliśmy na te mistrzostwa czy olimpiadę studencką, można powiedzieć, i wreszcie jest. Wierzymy, że będzie im się dobrze wiodło, wierzymy, że będą zdobywać medale, wierzymy, że będą konkurować, będą punktowane miejsca i wierzymy też, że przywiozą nowe doświadczenia, które będą także realizować później, czy to na mistrzostwach akademickich, mistrzostwach Polski, czy w klubach, czy po prostu w życiu swoim osobistym, czy też zawodowym. Mocno oczekujemy w związku z tym, może nie jak to już było powiedziane, że kiedyś uzyskiwaliśmy po kilkanaście, czy nawet 20 kilka medali, ale liczymy na kilka medali i każdym medalem, który będzie przywieziony, każdym wysokim punktowanym miejscem będziemy się cieszyć i nie będziemy zawiedzeni. Rozmawiałem z naszą młodzieżą, z naszymi sportowcami. Wszyscy są pełni optymizmu, mają nadzieję, czują, że mogą zawojować, może nie Amerykę, ale że w Ameryce, że powalczyć o kilka medali. Będziemy szczęśliwi, jeśli przywiozą nawet kilka medali.